Niestety z tym czynnikiem wzrostu nerwów jest jeden wielki kłopot. Mianowicie okazało się, że w chorobie Alzheimera, żeby czynnik wzrostu nerwów zadziałał, on musi działać na odpowiednie receptory, to się nazywa receptory TRK albo TREK, i wnika do komórki i wtedy zaczyna bronić ten neuron. Otóż okazało się, że u osób chorych na chorobę Alzheimera zanika ten receptor. Jeżeli tak jest naprawdę, to wtedy kłopot polega na tym, że nic z tego nam, że będziemy mieli te neurotrofiny, bo one i tak nie będą miały na co zadziałać. Dochodzimy do przyczyn funkcjonalnych, trzeciorzędowych. Mogą to być różnego rodzaju reakcje zapalne. Jak mówiłem, ten mikroglej, który się tworzy, prawda, który tam siedzi przy płytce starczej, przy blaszce starczej, on tam żre te neurony i powoduje procesy zapalne. Różnego rodzaju odpowiedzi neuroimmunologiczne stąd wychodzą. Zaburzenia różnego rodzaju neurotroficzne, źle się neurony odżywiają i wreszcie deficyty neurotransmiterów, a zwłaszcza deficyty cholinergiczne. Tu mamy może największe szanse w tej chwili działania. Z jednej strony, ponieważ przypuszcza się, że to nadmierne utlenianie powoduje kłopoty, to różnego rodzaju próbuje się rzeczy, które mogłyby zmniejszyć stres oksydacyjny. No i próbuje się tu wiele rzeczy, które by zmniejszyły. I się stosuje selegilinę, witaminę E. To wszystko nie działa bardzo dobrze, ale ciągle ludzie w to wierzą i wydaje się, że to może spowalniać trochę proces choroby Alzheimera. Miłożąb, o którym mówiłem w poprzednim wykładzie, jego tak samo próbuje się go stosować w chorobie Alzheimera, prawda? Stwierdzono, że on ma pozytywny wpływ na te funkcje kognitywne w niektórych próbach klinicznych, ale właśnie jeszcze raz, to jest bardzo niebezpieczne, jakiej jakości preparat jest stosowany właśnie. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne właśnie. Znowu jeszcze raz mówię, że tak z własnego doświadczenia mówię, Tanakan na pewno działa, natomiast inne to jest czasem kłopot. Witaminy z grupy E, a tak samo B12 i czynnik PP, kwas foliowy, też wydaje się, że to może działać. Wydaje się, że spowalnianie może przy podaniu witaminy E. Z kwasem foliowym zrobiono bardzo ciekawe doświadczenia. Mianowicie stwierdzono, była taka grupa zakonnic z klasztoru Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, które to zakonnice zgodziły się, żeby na nich robić badania. To są staruszki i bardzo wiele z nich oczywiście cierpi na demencję, żyją bardzo długo i okazuje się, że im niższy poziom kwasu foliowego we krwi, tym bardziej zaawansowane jest otępienie. Wydaje się, że kwas foliowy ma jakieś działanie przeciwotępienne. Niesteroidowe leki przeciwzapalne. No ludzie wierzą w to, że branie aspiryny hamuje bardzo wiele złych procesów. I chyba rzeczywiście tak jest. Na przykład były takie prace, że branie małych ilości aspiryny hamuje rozwój nowotwora odbytu. No dlatego, bo ona ma działanie przeciwzapalne, nowotwory odbytu biorą się stąd, że tam zalegają różne szczątki przez długi czas, zwłaszcza kiedy w wieku starszym perystaltyka nie jest specjalnie dobra. No i tam się tworzą mikrozapalenia, które będą powodowały potem nowotworzenie, a aspiryna akurat jako lek przeciwzapalny to będzie znosiła. A więc tak samo próbuje się sądzić, czy to nie ma jakiegoś znaczenia w Alzheimerze. No, wszystkie te badania są bardzo trudne, dlatego że to w ogóle na pewno nie będzie miała działania leczniczego, a działania prewencyjne wymagałyby bardzo wielkich badań. I to jeszcze dalej, co jest ważniejsze, no jak podzielić, jak zrobić grupę kontrolną doświadczalną, wchodzą w grę oczywiście względy bioetyczne. Ale w każdym razie wydaje się niestety, że te nowoczesne inhibitory, takie jak inhibitory COX-2, czyli te leki, jakby nowa generacja aspiryn, te, które nie niszczą błony śluzowej żołądka, niestety są nieskuteczne przy hamowaniu procesów zapalnych w tych procesach neuroinflamacyjnych, podobnych do tych, które obserwujemy przy chorobie Alzheimera. To jest niedobra wiadomość, dlatego, bo leki, które są inhibitorami COX-1, czyli takie jak aspiryna, poza wieloma pozytywnymi skutkami, mają właśnie złe działanie na błonę śluzową żołądka. Tu właśnie wspomnieliśmy o statynach, prawda, które ich działanie to są, że są to inhibitory reduktazy, prawda, HMG koenzymu A. I tu jak one obniżają poziomy lipidów, hamują tworzenie beta-amyloidu, wydaje się, że mają tak samo pewien wpływ na funkcje naczyniowe i tu są co najmniej w tej chwili się planuje dwie wielkie próby kliniczne, ale znowu mnie się wydaje, że te osoby, które stosują statyny od dawna, to są w jakiś sposób chronione. W momencie, kiedy się zaczną poważne złogi, to wtedy możliwość działania tych leków nie jest taka wielka. Estrogeny. Rzeczywiście okazuje się, że kobiety
bo to najwięcej mu kobiet, czy one biorą hormonalną terapię zastępczą, że te kobiety, które biorą estrogeny, to u nich rzeczywiście wydaje się, że objawy występowania otępień są spowolnione. U tych kobiet współczynnik inteligencji jest wyższy niż u kobiet, które nie stosują tej terapii zastępczej. Innymi słowy, że kobiety w okresie menopauzalnym, jeżeli biorą estrogeny, to im IQ się zwiększa, a jeżeli nie biorą, to im IQ spada. Ale nie są one skuteczne w leczeniu znowu choroby, prawda? A więc raczej to mogłyby być tylko działanie prewencyjne. No i wreszcie to, gdzie w tej chwili jesteśmy stosunkowo dobrzy, to jest kwestia acetylocholiny. Neurony cholinergiczne wymierają, w rezultacie narasta niedobór acetylocholiny, w rezultacie sygnalizacja cholinergiczna nie jest sprawna i w rezultacie, prawda, dochodzi do tych poważnych defektów poznawczych. Acetylocholina jest wytwarzana w neuronie i ona, idąc do drugiego neuronu, działa tutaj z zakończenia nerwowego do dendrytu, do receptorów, tu działa na receptory, ale jest rozkładana przez dwa enzymy, cholinesterazę, acetylocholinesterazę i butylocholinesterazę. I jeżeli ona nie jest rozłożona, to ona wraca tu z powrotem i znowu, znaczy ona się rozkłada na koenzym A i cholinę, ale cholina jest wchłaniana potem przez neuron i służy do tworzenia nowej acetylocholiny. Natomiast te dwie cholinesterazy, acetylocholinesteraza i butylocholinesteraza, one są nawet regulatorami stężenia acetylocholiny przy receptorze. Podsumowując, degeneracja tych neuronów cholinergicznych będzie powodowała, że acetylocholiny jest za mało. Skutki tego to są deficyty poznawcze, prawda? I można je w jakiś sposób, im w jakiś sposób przeciwdziałać, hamując rozkład acetylocholiny. A żeby hamować rozkład acetylocholiny, musimy zahamować właśnie te enzymy, które acetylocholinę rozkładają, czyli stosujemy inhibitory cholinesteraz. Robimy to dlatego, ponieważ siła transmisji cholinergicznej zależy oczywiście od tego, jak wiele acetylocholiny jest w obecności receptora i właśnie cholinesterazy regulują to stężenie i jeżeli są zablokowane, stężenie rośnie. To czasami może być zabójcze. Nowoczesne gazy bojowe, w większości tak jak sarin, powiedzmy, że są właśnie takie związki, które blokują cholinesterazę, w rezultacie acetylocholiny jest za dużo, neurony są nadmiernie pobudzone i człowiek umiera i to w bardzo niemiłą śmiercią. Natomiast kiedy jest osłabione działanie, no to wtedy rzecz może być korzystna. Tak jak ważna jest blokada cholinesterazy, jak ona może zmienić coś, to najlepiej właśnie widzimy na przykładzie bardzo prostego doświadczenia. To doświadczenie zostało zrobione, nie ma nic wspólnego z pamięcią. To jest doświadczenie po prostu tutaj aktywacja, potencjał płytki nerwowo-mięśniowej. Jeżeli my płytkę nerwowo-mięśniową zastymulujemy, to wtedy wydziela się acetylocholinę i ona powoduje, że wzrasta potencjał takiej płytki i ten potencjał płytki wzrasta, a potem opada. Jeżeli jednak w środowisku, w którym to się robi, bo to jest oczywiście doświadczenie in vitro, doda się cholinesterazę, to wówczas ten sam bodziec spowoduje znacznie przedłużoną reakcję. Więc widzimy, gdybyśmy mierzyli to polem powierzchni podkrzywej, widzimy, że kilkakrotnie zwiększa się nam odpowiedź. Czyli, że w ten sposób możemy zwiększać aktywność układu cholinergicznego. Teraz, jeżeli chodzi o te enzymy, które niszczą acetylocholinę, to powiedzmy, że są dwa. Z jednej strony to jest acetylocholinesteraza i drugi to jest butylocholinesteraza. Są dwa enzymy, działają na ten sam substrat, ale one są bardzo, bardzo różne. Acetylocholinesteraza, ona służy wyłącznie do usuwania acetylocholiny ze szczeliny synaptycznej. Ma bardzo określone działanie, znajduje się w błonie neuronalnej i jej poziom spada, gdy giną neurony cholinergiczne. Jest jeszcze ciekawe to, że ona występuje w kilku formach i w takich
płodowych i w starczych neuronach występuje w takiej formie monomerycznej, natomiast w normalnych neuronach występuje normalnie w formie tetrameru, czyli są cztery jednostki. No i jest blokowana przez wszystkie leki, które są zarejestrowane jako leki stosowane w chorobie Alzheimera jako inhibitory cholinesteraz. A więc jest enzymem, który jest blokowany przez wiele leków, natomiast jest bardzo swoisty. Butyrylcholinesteraza jest zupełnie czymś innym. Ona jest enzymem promiskuitycznym. Będzie rozwalała bardzo wiele rzeczy. Praktycznie hydrolizuje każdy ester. I wydaje się, że jej główną rolą to jest odtruwanie ustroju, ponieważ bardzo wiele toksyn ma charakter właśnie estrów. Ona jest rozmieszczona w mózgu w inny sposób niż acetylocholinesteraza. Znajduje się głównie w komórkach glejowych i znajduje się, to jest ciekawe, w dużych ilościach w neuronach, w tych obszarach, które są związane z funkcjami poznawczymi, a więc z pamięcią. Poziom butyrylcholinesterazy wzrasta w momencie, kiedy giną neurony cholinergiczne, czyli w chorobie Alzheimera jej poziom się będzie podnosić. Ważną jest rzeczą, że ona inicjuje, jak się wydaje, tworzenie blaszek starczych i splątków neurofibrylarnych, że jej obecność koło niej zaczyna się odkładać beta-amyloid, więc ona ma takie dość dodatkowo niedobre działanie, nie tylko, że będzie blokowała, że będzie rozkładała acetylocholinę, która się wytwarza, ale jeszcze na dodatek będzie powodowała tworzenie tych tworów, które niszczą neurony cholinergiczne. Ona jest blokowana tylko przez jeden w tej chwili ze stosowanych leków przeciwko chorobie Alzheimera, czyli będzie blokowana tylko przez rivastigminę. Tutaj można zobaczyć, jak to wygląda. Tu jest mózg 90-latka prawie, u którego barwiony na obecność butyrylcholinesterazy. Praktycznie tej butyrylcholinesterazy nie ma, wyłącznie w komórkach glejowych, gdzie się znajduje. Podczas kiedy w mózgu osoby z chorobą Alzheimera ona się znajduje i w splątkach, i w płytkach, i w dystroficznych neuronach, i oczywiście w komórkach glejowych. Czyli że ona rzeczywiście występuje, kiedy jest choroba Alzheimera, występuje dużo tej butyrylcholinesterazy. No i tak żeśmy mówili, prawda, jeżeli, gdy się rozwija choroba Alzheimera, prawda, ilość acetylocholinesterazy maleje, ponieważ maleje ilość neuronów, a ilość butyrylcholinesterazy rośnie, ponieważ zwiększa się ilość komórek glejowych. Czyli innymi słowy, w zaawansowanej chorobie Alzheimera blokowanie acetylocholinesterazy daje stosunkowo mało efektów, dlatego że już i tak nie ma czego blokować, natomiast blokowanie butyrylcholinesterazy wydaje się, że jest dość korzystne. Właśnie inhibitory cholinesteraz są obecnie dość szeroko bardzo szeroko stosowane przy leczeniu choroby Alzheimera. W tej chwili wydaje się nam, że dopiero teraz wprowadzono nowy lek, o którym zresztą powiem, memantynę, działającą na innej zasadzie. I okazuje się, że jeżeli my podajemy te inhibitory cholinesteraz w pierwszych fazach choroby Alzheimera, otrzymujemy korzystne efekty. Codzienna aktywność życiowa pacjenta się poprawia, czyli pacjent może więcej rzeczy zrobić koło siebie. Lepiej współpracuje z otoczeniem, dlatego, bo czasami kłopot z chorobą Alzheimera polega na tym, że pacjent jest agresywny, negatywny i to stwarza więcej nawet kłopotów niż sam jego brak pamięci i inne uszkodzenia kognitywne. Funkcje poznawcze pacjentów tak samo się poprawiają i to ogólne funkcjonowanie, ale to oczywiście jest tylko przez pewien czas, dlatego, ponieważ potem oczywiście nie leczy się przyczyn choroby, tylko jak gdyby próbuje się leczyć pacjenta, czyli w okresie początkowym. Ale to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli się nam uda pacjenta utrzymać w stanie takim, że jest aktywny przez 2 czy 3 lata, to jest dla rodziny olbrzymia różnica. Ci pacjenci tak zwykle, pamiętają Państwo, że mówiłem, że zwykle od pierwszych objawów choroby Alzheimera osoby starsze żyją około 3 lat, czyli jeżeli przez te 3 lata będą funkcjonowały, to potem spokojnie umrą, nie będąc tak kłopotliwe dla siebie i dla otoczenia. W tej chwili w Polsce zarejestrowane są 3 leki, które służą do terapii choroby Alzheimera: donepezil, galantamina, reneryl i rivastigmina, czyli Exelon. Te 2 leki są odwracalnymi i wybiórczymi inhibitorami acetylocholinesterazy, podczas kiedy
Rivastigmina jest inhibitorem, jak mówimy, pseudonieodwracalnym, bardzo długo się łączy z enzymem i poza tym właśnie hamuje tak samo butylylocholinesterazę. Te inhibitory cholinesteraz albo mogą mieć wąskie spektrum działania, czyli będą blokowały wyłącznie acetylocholinesterazę, donepezyl i galantaminę, albo będą miały szerokie spektrum działania, czyli będą blokowały i acetylocholinę, i acetylocholinesterazę, i butylocholinesterazę, prawda? Poza rivastygminą, czyli ekselonem, tak samo działa takryna, pierwszy lek z tej grupy, który został wprowadzony do leczenia choroby Alzheimera, który niestety został wycofany ze względu na to, że powodował po dłuższym stosowaniu uszkodzenia wątroby. Czyli rzeczywiście ta rivastygmina wydaje się najlepszym lekiem, dlatego, bo blokuje zarówno acetylocholinesterazę, jak i butylocholinesterazę, prawda? A blokowanie butylocholinesterazy będzie powodowało to, że i w późniejszych stadiach choroby ona jeszcze będzie działać, prawda? Wtedy, kiedy ta butylocholinesteraza jeszcze ciągle jest w mózgu, jest głównym enzymem, który składa acetylocholinę i będzie hamowała, prawda, dodatkowo tworzenie, prawda, tych blaszek starczych. I ta podwójna inhibicja daje, prawda, potencjalnie wielkie korzyści. I co jest ciekawe, jak tą rivastygminę podaje pacjentom, to proszę zobaczyć, to jest taki, że przed leczeniem aktywność ogólna pacjenta była jaka taka, ten pacjent nie był bardzo tępiały, prawda? Ale proszę zobaczyć, że po leczeniu, po 3 miesiącach podawania rivastygminy, pacjent z otępieniem zaczął być znacznie aktywniejszy niż pacjent przed tym. Czyli widać, że ta rivastygmina, ona rzeczywiście aktywuje jakość pacjenta, prawda? Co jest jeszcze ważne, że ona jest dobra o tyle, że ona nie wytwarza tolerancji na swoje działanie. Tutaj jest taki przykład, jak działa rivastygmina, jak działa donepezil i jak działa galantamina, prawda? Tylko ten jeden enzym jest w dalszym ciągu zablokowany. Aktywność acetylocholinesterazy po stosowaniu przez długi czas rivastygminy jest ciągle obniżona, a tamte enzymy działają ciągle są energiczniejsze. I ten spadek aktywności mózgu w ciągu 12 miesięcy robiono znowu i to był pacjent nieleczony. Było widać, że u tego pacjenta nieleczonego ten spadek aktywności mózgu mieszany poziomem glukozy jest mały. Natomiast u pacjenta leczonego po 12 miesiącach nie ma takiego gwałtownego spadku. Dochodzimy do czwartej rzeczy, a mianowicie do śmierci neuronów. Przyczyny czwartorzędowe, które prowadzą do śmierci neuronów. I to jest zaburzenia naczyniowe, które się zdarzają, zmiany homeostazy wapniowej w ustroju, tworzenie wolnych rodników i wreszcie zaburzenia tak zwane ekscytotoksyczne. To są ostateczne przyczyny, które powodują wymieranie neuronów i chorobę Alzheimera. Można próbować stosować leki zwiększające przeżywalność neuronów. Z jednej strony będą to leki blokujące procesy apoptozy. Z drugiej strony neurotrofiny, czyli te substancje, które będą wzmagały przeżywalność neuronów. Z tych leków antyapoptotycznych, prawda, to się próbuje blokować tak zwaną kinazę N-terminalu C1, prawda? I tutaj jest jeden związek taki, który wydaje się, że przynajmniej w badaniach na zwierzętach ma jakieś korzystne działanie. Ale rzeczą, którą w tej chwili się znacznie bardziej stosuje, to jest łagodne blokowanie głównego receptora kwasu glutaminowego, tak zwanego receptora NMDA. I tu jest taki lek memantyna, to jest lek stosunkowo, znaczy nowo zarejestrowany, w Niemczech stosowany około 10 lat. Mianowicie, całe stosowanie memantyny to jest kwestia tak zwanej hipotezy, że ekscytotoksyczność powoduje śmierć neuronów. Co to jest ekscytotoksyczność? Jeżeli neuron jest nadmiernie pobudzany, to on wyczerpuje swoje rezerwy energetyczne i w końcu ginie. W związku z tym to pobudzenie jest związane z tym, że do neuronu napływają jony wapnia. One napływają głównie przez właśnie te receptory NMDA, które są kanałami jonowymi. One są aktywowane oczywiście przez glutaminian i teraz ten napływ jonów wapniowych jest konieczny dla życia. To znaczy bez jonów wapniowych nie ma życia, nie ma takiego śladów pamięciowych. To jest kluczowy pierwiastek, ale pierwiastek bardzo niebezpieczny, ponieważ jeżeli go jest za wiele, to wówczas pobudzenie neuronu jest za wielkie i to będzie prowadziło do śmierci.
te receptory NMDA prozowali znajdują się przede wszystkim w tych częściach mózgu, które są związane z procesami kognitywnymi, z tworzeniem pamięci, a więc w korze mózgowej, prawda, i w formacji hipokampa. Natomiast na przykład praktycznie nie ma ich, czy stosunkowo niewiele tych receptorów NMDA widzimy na przykład w mózgu, w którym jednak inne receptory oczywiście są istotne. Bardzo skomplikowany jest schemat, który mówi o tym, co jony wapnia mogą w mózgu robić. Ale tak dla Państwa uwagi ważne jest to, że w momencie, kiedy jony, kwas glutaminowy zostaje uwalniany z neuronu glutamatergicznego, działa na różnego rodzaju receptory na neuronie odbierającym. I ten kwas glutaminowy będzie działał na receptory metabotropowe, na receptory typu NMDA, na receptory typu AMPA. Efektem tego jest napływ różnych jonów do środka. Przy czym, co jest ważne, że przez receptory NMDA będzie napływały duże ilości właśnie jonów wapniowych. Napływ jonów wapniowych będzie powodował bardzo wiele różnych reakcji. Nie będziemy w nie specjalnie tutaj wchodzić, ale co jest ważne, to jest to, że on będzie aktywował między innymi tworzenie enzymy, które to enzymy normalnie są do trawienia białek i w rezultacie będzie powodował uszkodzenie białek wewnątrz komórki, co będzie prowadziło do śmierci. Jest dużo innych jeszcze spraw, które tu jest związanych, dlatego, bo te jony wapniowe, one same będą mogły oddziaływać na receptor NMDA w taki sposób, że on będzie jeszcze gwałtowniej wpuszczał wapń do środka. Przekazem tego przeźrocza jest, że sytuacja jest skomplikowana i że jon wapniowy jest bardzo niebezpieczny. W rezultacie, co się dzieje? W starzejącym mózgu zwłaszcza, tam niestety zwiększają się stężenia glutaminianu, tego pobudzającego aminokwasu, i to zwiększają się stężenia w szczelinie synaptycznej, a to głównie przyczyną tego to jest właśnie to, że tutaj są wolne rodniki, że jest deficyt energetyczny i różnego rodzaju tego, czy procesy w starszym mózgu będą powodowały, że glutaminianu jest więcej. Co ważniejsze, złogi beta-amyloidy, o których mówiliśmy, że są takie niedobre, to one zarówno bezpośredni, jak pośredni, będą się przyczyniały do zwiększania uwalniania glutaminianu z zakończeń neuronalnych. A więc widać, że w starzejącym się mózgu zaczynamy mieć nadmiar glutaminianu. W warunkach fizjologicznych ten receptor NMDA, on normalnie działa dlatego dobrze, że jest blokowany. On jest blokowany przez jony magnezowe i dzięki temu on działa w taki sposób, że on jest pobudzany tylko przez odpowiednio silne pobudzenie i w tym momencie będzie mógł puszczać pewną ilość wapnia, które niesie ze sobą także informacji. Ta blokada właśnie receptora NMDA przez jon magnezowy jest stosunkowo słaba. Czyli, że prawda, jeżeli mamy istotną informację, to wtedy wapń nam wejdzie do komórki, a jeżeli jest nieistotna i kwasu glutaminowego jest mało, no to nie przejdzie. W mózgu starczym poziom glutaminianu rośnie. W związku z tym ta blokada magnezowa staje się mniej skuteczna. Neuron w ogóle zaczyna być wrażliwy na pobudzenia, które są stosunkowo nieistotne. Co to powoduje? Powoduje to, że zaczyna się szum informacyjny. To znaczy neuron jest pobudzany przez zarówno bodźce istotne, jak i nieistotne i jest trudno wyróżnić, które są błony, które są efekty, które bodźce są bodźcami naprawdę, naprawdę ważnymi. W rezultacie ta blokada jej nie wystarcza, i w takim mózgu z nadmiarem glutaminianu dochodzi do tego, że nasze funkcje poznawcze zaczynają być upośledzone. My po prostu nie bardzo sobie w tym szumie dajemy rady. Gdybyśmy mogli znaleźć troszeczkę silniejszą blokadę, ale tego samego typu, tak jak jakiś supermagnes, to wtedy sytuacja mogłaby wrócić do normy. I rzeczywiście okazuje się, że tak, że mamy takiego, znaleziono taki związek, który blokuje nam receptor NMDA troszeczkę silniej niż jon magnezu, ale nie zanadto silnie, bo gdyby zanadto silnie blokował, to wtedy informacje w ogóle by nie dochodziły. I właśnie takim lekiem jest ta memantyna. Memantyna, prawda, tutaj będzie nam trochę blokowała właśnie ten jon wapniowy i ona
zaczyna być obecnie stosowana w chorobie Alzheimera. Zresztą ona jest stosowana tak samo w innych sytuacjach. Na przykład wydaje się, że to jest dobry lek przeciw uzależnieniom. Próbuje się stosować tak samo w jaskrze. Natomiast w chorobie Alzheimera wygląda na to, że ona na skutek tego, że blokuje receptor NMDA, chroni neurony przed neurotoksycznym wpływem kwasu glutaminowego, czy przed nadmiernym napływem wapnia. Natomiast, ponieważ działa słabo, to nie będzie robiła to, co robią silne receptory, silne blokery receptora NMDA, a mianowicie nie będzie powodowała halucynacji. Silne blokery receptora NMDA blokują całkowicie ilość informacji. Jeżeli nie dochodzą informacje, to neuron zaczyna sobie snuć własną bajkę i zaczynają się właśnie halucynacje i omamy, tak jak przy marzeniach sennych. I memantynek się stosuje w Niemczech od dawna. Ostatnio została tak samo zarejestrowana w Polsce. Przy czym od razu muszę powiedzieć, że jest to lek bardzo drogi, ale jest przeznaczony do stosowania w późniejszych okresach choroby Alzheimera, kiedy inhibitory cholinesteraz już tak specjalnie działają. Czyli gdybyśmy tak chcieli już podejść do końca, jaki jest aktualny stan farmakoterapii choroby Alzheimera? Z jednej strony wspomagamy transmisję cholinergiczną, prawda? Chodzi o to głównie, żeby przedłużyć okres autonomii funkcjonalnej pacjenta, żeby pacjent mógł zadbać sam o siebie. I tutaj inhibitory acetylocholinesterazy i butylocholinesterazy działają bardzo korzystnie przez pewien czas. Dalej, hamowanie neurodegeneracji przez umiarkowaną blokadę receptora NMDA i tu działa memantina. No jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie miałem czasu powiedzieć, mianowicie, że w chorobie Alzheimera nie są rzeczą najbardziej uciążliwą dla otoczenia utrata pamięci, ale najbardziej uciążliwe jest złe zachowanie pacjenta. Agresja, negatywizm, niewłaściwe zachowanie seksualne i wiele innych rzeczy. Pierwsza pacjentka z rozpoznaną chorobą Alzheimera, właśnie przez doktora Alzheimera, Augusta D., trafiła do szpitala nie dlatego, że miała kłopoty z pamięcią, tylko dlatego, że się nadmiernie awanturowała, prawda? I tutaj mamy dużo leków nowoczesnych, które są stosowane, albo to są dobre leki, albo leki neuroleptyczne, o których kiedyś pewno powiemy, jak risperidon, czy leki antydepresyjne, jak citalopram, o którym pewno też w tym cyklu kiedyś powiemy, które właśnie należy tam stosować, bo to jest bardzo ważne, stosunek do otoczenia. Jakie są nadzieje na przyszłość? Na przyszłość jest jedna rzecz, która się wydaje w tej chwili, to już szalenie dyskusyjna. Mianowicie jest taki czynnik transkrypcyjny KREP i stwierdzono, że jeżeli tego fosforylowanego czynnika KREP jest nadmiernie, jest dużo, to wówczas pamięć znacznie się zwiększa. Właściwie dwóch takich uczonych amerykańskich, Timothy Tully i Eric Kandel, obaj, prawda, bazując na KREP-ie założyli swoje własne wytwórnie farmaceutyczne. Kandel zrobił sobie właśnie Memory Pharmaceuticals, Tully zrobił Helicon Therapeutics i oni obaj sądzą, że znajdując leki, które będą mogły aktywować KREP, będą zwiększali funkcje pamięciowe. Tully na przykład stwierdził, że u much drozofili, u których jest hiperaktywacja KREP-a, to te muchy mają pamięć fotograficzną, to znaczy jedna próba wystarczy im do nauczenia się pewnego problemu, które normalnie mucha potrzebuje 8-10 prób, żeby to robić. Jak te sprawy będą w przyszłości wyglądać, nie wiadomo. To oczywiście oboje uczeni i obie te firmy próbują robić inhibitory takiej fosfodiesterazy, prawda, które miałyby właśnie aktywować fosforylację KREP-u. Jak to będzie w przyszłości wyglądać, nie wiadomo. Wielu uczonych jest bardzo sceptycznych, czy uda się kiedyś na tej drodze zrobić jakiś postęp. No ale, proszę Państwa, tonący brzytwy się chwyta, w związku z tym należy liczyć, że coś takiego jest, może w to należy wierzyć. Powiedzmy sobie jeszcze, podsumując, zaburzenia poznawcze są wynikiem neurodegeneracji. One są szczególnie związane z uszkodzeniem układu cholinergicznego. Istnieją liczne metody, które mają potencjalne znaczenie w prewencji deficytów poznawczych, w prewencji otępień i należy je stosować możliwie szybko, kiedy tylko przychodzą pierwsze objawy. No, są tak samo różnego rodzaju metody niefarmakologiczne. Może tak na zakończenie trzeba byłoby wspomnieć. A mianowicie to mogą być tylko tory zapobiegawcze. Choroby Alzheimera, otępienia nie da się
zahamować nawet bez leków. Ale to właśnie to, cośmy mówili kiedyś. Ograniczenie poboru kalorii. Osoby, które miały okresy głodowania, u nich się choroba Alzheimera znacznie, znacznie rzadziej. I my wiemy, dlaczego to się dzieje. Tam akutnie aktywność telomerazy na przykład zahamowana u tych osób, prawda? I tam jest kilka możliwości. Utrzymanie wysokiej aktywności intelektualnej. To jest jeszcze to, co chciałem powiedzieć na samo zakończenie. A mówicie, aktywność intelektualna naprawdę chroni mózg. Dlaczego? Dlatego, że jak działamy aktywnie, to intelektualnie wytwarza nam się w mózgu acetylocholina. Co robi ta acetylocholina? Acetylocholina aktywuje szereg receptorów. Między innymi aktywuje nam receptor muskarynowy M1. Ten receptor muskarynowy M1 przy swoich różnych działaniach aktywuje kinazę białkową C. Kinaza białkowa C to jest taki enzym, który będzie nam aktywował alfa-sekretazę. O alfa-sekretazie my już pamiętamy, że to jest ten enzym, który nam w dobry sposób tnie białko prekursorowe, czyli zmniejsza nam ryzyko odkładania się złogów beta-amyloidu. I w związku z tym, jak gdyby w ten sposób możemy dojść do blokowania tworzenia się złogów amyloidu, czyli chronimy nasz mózg. Czyli innymi słowy, aktywność intelektualna utrzymana do późnego wieku chroni nas mózg przed padnięciem choroby Alzheimera. No i to może jest ostatnie przesłanie, które tutaj chciałbym zrobić.